Cześć, z tej strony Łask Team. Dzisiaj Wam nagram króciutki odcineczek, bo się troszkę pozmieniało u mnie. Tak, pamiętacie, tutaj była samica barana francuskiego, madagaskarowego srokacz. Ona została sprzedana wczoraj na mięso. Tylko jeszcze nie sprzątałem oczywiście, bo było bardzo zimno. I ten, jak to się mówi, przymarzło to, te siki to. No i tutaj tak jest, dwie samiczki. Pelce. One zostają do dalszego chowu. Sorry za mojego psa. No ale tutaj koguty z nim zaczynają. O, pierzasta ekipa. No tak jest, samczyk. Pece. Też do dalszego chowu. Tak szybko dzisiaj nagrywam, bo strasznie zimno jest i mi ręce marzną. Tutaj tak jest na razie. Samiczka dała się pokryć wczoraj dwa razy i dzisiaj też dwa razy. Później jeszcze jak z wodą przyjdę, to jeszcze ją dopuszczę do samca. Do samca barana francuskiego madagaskarowego srokacz. On się znajduje tutaj. Dostały teraz jedzonko. I troszkę chleba im pokruszyłam do karmy. No i dałam ze dwie misy takie kubeczki otrąb siuty. Jęczmienia z pszenicą. No i tutaj tak jest. Nic się nie zmieniło. Dwa samczyki. One zostają do dalszej hodowli. No do dalszej hodowli, a później no do gara pójdą. Bo inaczej się nie da powiedzieć. Pójdą do gara. Ten żółty bardzo ładnie się zapowiada, ale ja go nie zostawiam do rozmnożenia. Po nim nic. No i co mogę powiedzieć? Jeśli ktoś by miał na sprzedanie samiczkę barana francuskiego madagaskarowego srokacz albo czystobarwnego madagaskarowego lub parkę nowozelandzkich białych, okolice Łasku, to proszę pisać w komentarzach i ten i się dogadamy. No i dobra, będę kończyć, bo zimno. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.